Klimek, no chyba takiego dnia to się nie spodziewaliście w wykonaniu całej drużyny. No nie, naprawdę dzisiaj był świetny dzień i te skoki były super, naprawdę były super. Jestem z nich bardzo zadowolony. Pierwsze takie punkty zrobiłem, więc to jest dla mnie na pewno sukces wielki i siódme miejsce. To jest naprawdę bardzo, bardzo takie zadowalające i przyjemne. Dlatego uważam ten dzień za bardzo dobry i fajny. Chwała Panu Bogu, że się udało. Za to mogę podziękować, że się udało, bo wychodząc z hotelu już czułem, że będzie dobrze i skoki były naprawdę bardzo dobre. Czy wierzyłeś w to, że może być dwóch polskich skoczków na najwyższych miejscach dzisiaj? Znaczy spodziewałem się, tak, bo tarażę się trochę tak. Ten Jasiek, Kamil, tak, to są zawodnicy naprawdę tacy, co... To jest perfekcja, tak mogę powiedzieć, i pokazali, że można stawać na podium i zresztą Kamil to już, ten podium to jest dla niego no, takie normalną rzeczą, myślę. I Jaśkowi bardzo, bardzo gratuluję, fajny gościu z niego jest, a więc mu gratulacje. Engelberg wygląda na taką polską prawdziwie skocznię. Myślisz, że jutro może być podobnie biało-czerwono, jeśli chodzi o miejsca Polaków? No by, mam nadzieję, że jutro dzień też przyniesie bardzo dobre wyniki i będziemy walczyć na pewno tak jak dzisiaj, no żeby warunki dopisały, bo dzisiaj tak troszeczkę mieszało, ale było naprawdę, ale wykorzystałem, udało się fajnie skoczyć, za to dziękuję Bogu. Dzięki wielkie, Klimek, gratulacje i powodzenia jutro. Nie, dziękuję.